Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na drodze wojewódzkiej 357. Jest to ważna droga, ponieważ ona łączy autostradę A18 z Nowogrodzcem, z Lubaniem i to jest skrót w kierunku na Bogatynię przez Sulików. To jest inwestycja, która za pieniądze województwa jest realizowana przez powiat bolesławiecki. To jest kolejny odcinek. W zeszłym roku, przypominam, robiliśmy odcinek w pobliżu drogi krajowej 94. Teraz jest kolejny odcinek. Długość to jest 1700 metrów. Pobocza 3,5 tysiąca metrów. Jeśli chodzi o technologię frezowina, ponad 5700, tyle wyfrezowano, natomiast łącznie nakładka warstwy spodniej i warstwy zewnętrznej to jest 7050 metrów. I tak jak powiedziałem, jest to ważna droga, ponieważ stanowi ten skrót, chociaż niektórzy kierowcy wolą jechać autostradą, a później od Zgorzelca na południe do Bogatyni. Jest to kwestia wyboru, jest to alternatywa dla tego odcinka, o którym wcześniej powiedziałem. Co można dodać? No, spotkaliśmy się tutaj w ubiegłym tygodniu. Tu bardzo zabiegał o tą drogę członek zarządu, pan Mitera i razem ze służbami wykonawcy, którym jest Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, przebrnęliśmy przez cały odcinek, mimo niesprzyjającej pogody, tak jak dzisiaj. I wykazaliśmy te niedoróbki, które należy usunąć. Jak Państwo widzicie, poprawiane są dwa wjazdy, które były źle zrobione w taki sposób, że wyjeżdżający kierowca zahaczał spodem samochodu o wystające brzegi drogi. W tej chwili ten wyjazd jest poprawiony.